Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 18 sierpnia 2023 roku w amerykańskim stanie Maryland w Camp David spotkali się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol i premier Japonii Kishida Fumio. Podczas spotkania ogłoszono nową erę współpracy trójstronnej. Wielu dziennikarzy i komentatorów okrzyknęło ten szczyt mianem historycznego. No i symbolicznie można powiedzieć ustanowiono takie nowe ramy oparte, ramy współpracy oparte na trzech deklaracjach. Pierwsza z nich to zasady Camp David, drugie, druga to zobowiązanie do współpracy i trzecia duch. Camp David. Wszystkie trzy dokumenty, znajdzie... link do wszystkich trzech dokumentów znajdziecie Państwo w opisie do tego filmu, i to właśnie te materiały mają tworzyć podwaliny pod trójstronną współpracę. Pytanie, czy jest to pierwszy krok do sojuszu trójstronnego? A jak niektórzy nawet próbują wybiegać bardzo mocno w przyszłość, jakiś krok w stronę azjatyckiego NATO? To są pytania. Na którym warto się oczywiście tutaj bliżej przyjrzeć. Niewątpliwie jednak warto podkreślić, że jest to już sukces Waszyngtonu, który od wielu lat zabiegał o wzmocnienie współpracy z Tokio i Seulem, a biorąc pod uwagę napięte relacje, głównie jeśli chodzi o politykę historyczną między Japonią a Koreą Południową, było to w ostatnich latach bardzo. Bardzo trudne. Jednocześnie też warto zauważyć, że miejsce spotkania nie jest nie było tutaj przypadkowe. Zapraszając swoich sojuszników, Joe Biden chciał, chciał dać pewien taki właśnie symboliczny wymiar, i to zaproszenie do, do Camp David miało, miało bardzo istotny, istotny wymiar. No, trzeba tutaj przypomnieć, że na terenie tego ośrodka miało miejsce wiele i formalnych i Nieformalnych takich dyskusji między prezydentami Stanów Zjednoczonych a innymi przywódcami światowymi. No myślę, że jednym z najbardziej takich głośnych, głośnych i symbolicznych traktatów pokojowych. Które zostały zawarte w okresie zimnej wojny. Był ten z 17 września 1978 roku, który po, został zawarty właśnie między, między oczywiście Izraelem a Egiptem, który został zawarty po 13-dniowych negocjacjach i został właśnie podpisany w Camp David przez, przez Menachema Begina i przez Anwara Sadata. Prezydent Biden bardzo mocno tutaj nawiązywał do dziedzictwa Jimmy'ego Cartera. Bardzo mocno także chwalił obecnych przywódców Korei Południowej i Japonii. Prezydent Yoon Suk-yeol to polityk, który zdecydował się na strategię krytykowaną bardzo mocno w swoim kraju, strategię zacieśniania relacji z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, nawet kosztem relacji z Chińską Republiką Ludową. Tutaj też po raz kolejny trzeba wyeksponować ten fakt napiętych relacji dotychczasowych na linii Tokio-Seul, które wynikają ze sporów, ze sporów historycznych. Niemniej jednak, czy to północno-koreańskie testy rakietowe, czy rosnąca potęga Chin w regionie no, stwarzają. Właśnie te możliwości rozszerzania wpływów przez, stanu, przez Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o te dokumenty, trzy o których wspomniałem, myślę, że warto tutaj podkreślić, że zawarto tam chociażby takie zasady jak zasada wolnego i otwartego indo -Pacyfiku. To Tam jest sporo miejsca na temat poszanowania prawa międzynarodowego, różnych norm prawa międzynarodowego, ale odrzucenia jak to określono, jednostronnych prób zmiany status, status quo przez, przez przymus, przez siłę militarną. No, ale oczywiście to wszystko odnosi się gdzieś między wierszami do polityki Chińskiej Republiki Ludowej. Co ciekawe, wśród tych zasad Camp David wprowadzono, czy zapisano, dążenie do, jak to określono, świata bez broni. Nuklearnej. Temu w ogóle poświęcony jest oddzielny, oddzielny akapit. Jeżeli chodzi o kwestię denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, denuklearyzacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, to podkreślono dążenie do, do właśnie yy, wspólnych, wspólnych działań w tym zakresie i gotowość do wznowienia dialogu z Pjongjangiem, ale co bardzo istotne, do wznowienia dialogu bez żadnych warunków warunków wstępnych I to, jest, i to jest zmiana. To jest istotna zmiana, jeśli chodzi o dotychczasowe stanowisko i strategię prezydenta Jonsokiola, ponieważ jest, był, to, był to polityk, który, no, tak jak powiedziałem, do tej pory prezentował bardzo twarde stanowisko w tym względzie. Widać także bardzo pragmatyczne podejście do kwestii praw człowieka. Jeżeli chodzi o ten aspekt bardzo mocno i często akcentowane przez dyplomację amerykańską, to właściwie, jeśli chodzi o odniesienie do Korei Północnej, zostało to, zostały te prawa sprowadzone do kwestii wypuszczenia uprowadzonych obywateli, a nie do żadnych kwestii właśnie demokracji, poprawy sytuacji mieszkańców Korei Północnej itd. Tak i tak, i tak Też warto zauważyć, że. Ten, te zasady Camp David mówią o, co prawda o zjednoczeniu Półwyspu Koreańskiego, ale ja bym tego absolutnie nie interpretował jako dążenie do. Hmm, do jednej Korei w dającym się przewidzieć czasie, w dającej się przewidzieć perspektywie. Zresztą w samej Korei Południowej to, to zjednoczenie coraz częściej w różnego rodzaju wypowiedziach polityków, w także artykułach ekspertów, coraz częściej rozumie się jako takie pokojowe współistnienie obu państw na, na Półwyspie Koreańskim, niż tworzenie, tak jak powiedziałem, w realnej perspektywie czasu jednego, jednego państwa, jednego organizmu. Organizmu państwowego. Jeżeli chodzi o takie konkretne ustalenia, to myślę, że warto podkreślić, iż na szczycie w Camp David zaproponowano stworzenie RAM dla stałych trójstronnych ćwiczeń obrony przeciwrakietowej, a także obrony przeciw, przeciw okrętom podwodnym. Także. Przyjęto harmonogram uruchomienia programu udostępniania danych dotyczących prób rakietowych Korei, Korei Północnej, a także, a także postanowiono utworzyć nową, taką trójstronną grupę roboczą, która ma się zajmować zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Jeśli chodzi o stosunek do Chińskiej Republiki Ludowej, to prezydent Korei Południowej starał się Zachowywać dosyć ostrożnie, można w ten sposób powiedzieć. Jest mowa w dokumencie o wyrażeniu poparcia dla stabilności w ciśnieniu tajwańskiej, ale no widać, że szukano takich, doboru takich słów, które nie antagonizowałyby Chińskiej Republiki Ludowej. Niewątpliwie ważnym elementem. Tego, tego szczytu jest zobowiązanie do, do takich stałych konsultacji i to oznacza coroczne spotkania głów państw, ale nie tylko. Także coroczne spotkania ministrów spraw zagranicznych, ministrów obroni, obrony oraz ministrów odpowiedzialnych za handel i przemysł. W tym całym kontekście widać, że nie jest to jeszcze taki formalny Trójstronny sojusz polityczny czy polityczno-militarny, ale niewątpliwie stwarza on ważne fundamenty, ważne wytyczne, które, które mają wzmacniać to partnerstwo. Oczywiście, od dalszej drogi, od dalszej perspektywy tego typu inicjatyw, nie tylko właśnie inicjatywy trójstronnej między Waszyngtonem, Seulem i Tokio, ale chociażby takiego formatu jak Quad czy AUKUS będzie bardzo dużo zależało jak kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, mam to oczywiście na myśli przyszłoroczne wybory w 2024 roku. Niemniej jednak już teraz myślę, że Chiny mogą odbierać ten szczyt jako, jako takie działania antychińskie, i to zresztą się dzieje w mediach i w mediach właśnie w Państwie Środka. Widać, że w wielu komentarzach jest ten szczyt w Camp David odbierany jako złamanie takiej politycznej. Deklaracji, tak zwanych trzech „nie“ prezydenta Moon jae gdzie, gdzie właśnie były prezydent Korei Południowej zapewniał, że to państwo nie wejdzie w trójstronny sojusz militarny ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Inna sprawa, że prezydent Korei Południowej, obecny Jun Sokjol już wcześniej mówił wielokrotnie o tej perspektywie odchodzenia od deklaracji Trzech, które no, nie były żadną wiążącą umowy, umową międzynarodową. Widać, że szczyt w Camp David był bardzo istotny, jeśli chodzi o wprowadzenie tych różnych nowych mechanizmów konsultacji. To jest szalenie istotne, jeśli chodzi chociażby o zaawansowane technologie, o kwestie finansowe, o łańcuchy dostaw. To wszystko odnosi się w taki, można powiedzieć, i bezpośredni, i pośredni sposób do, do takiego poczucia zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli chodzi o te płaszczyznę bezpieczeństwa gospodarczego, no, ale oczywiście nie możemy zapominać o tej perspektywie zacieśniania relacji politycznych, politycznych przez Stany Zjednoczone od początku właściwie prezydentury Joe Bidena bardzo istotną uwagę przywiązuje się do takich formatów, już wspomnianych przeze mnie właśnie jak format kład czy format, format AUKUS. Warto wspomnieć zresztą o tym, że format Kład przybrał już taką poważniejszą formę za prezydentury, za prezydentury Joe Bidena. Quadrilateral Security Dialogue to, to taki nie, nieformalny sojusz Indii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii. On został powołany po raz pierwszy. Na krótko do życia w 2007 roku, a już można powiedzieć tak, można okrzepł. W 2017 roku podczas szczytu w Manili, wtedy powstała taka formuła Kład 2.0 i podczas, podczas szczytu grupy państw ASEAN. On często bardzo mocno, na, wyraz, na, na wyrost jest określany mianem azjatyckiego NATO, to absolutna przesada. Natomiast niewątpliwie tego typu formaty, jak obecny szczyt w Camp David, właśnie format Quad, czy format AUKUS, Sojusz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, ma zadanie, mają za zadanie utrzymanie Pax Americana w regionie Indo-Pacyfiku. Dziękuję Państwu za uwagę.